Wyobraźcie sobie świat, w którym większość nielegalnych rzeczy można łatwo zamówić przez internet. I nieważne, czy mówimy o substancjach zmieniających świadomość, czy o broni, czy choćby organach. Po prostu każdy może kliknąć dodaj do koszyka, jak na Allegro, eBayu czy Amazonie, kupić, a następnie listonosz bądź kurier wręczy nam paczkę, życząc miłego dnia. Czy taki świat to wolność, czy niebezpieczeństwo? To pytanie, które wielu ludzi sobie zadaje. Czy bohater tego materiału był bezwzględnym bossem najszybciej rozwijającego się nielegalnego imperium, czy libertariańskim idealistą, który cenił sobie wolność ponad wszystko? Niewątpliwie historia Rossa Ulbrichta i jego sklepu Silk Road, czyli Jedwabny Szlak, jest niesamowicie ciekawa, jednak jej finał budzi wciąż ogromne kontrowersje. Jestem ciekaw waszej opinii, kiedy skończycie oglądać. Dajcie znać w komentarzu. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą facebookową grupę Zbrodnia i Kara. Zaczynajmy historię Rossa Ulbrichta i jego jedwabnego szlaku. Ross Ulbricht przyszedł na świat 27 marca 1984 roku w Austin. To milionowa stolica stanu Teksas, tam też dorastał. Pochodził z dobrego domu, z tak zwanych przedmieść klasy średniej. W dzieciństwie należał do harcerstwa, był skautem. Od najmłodszych lat miał wyróżniać się intelektem, co potwierdzają jego osiągnięcia naukowe. W 2002 roku kończy szkołę średnią i dostaje się na Uniwersytet Teksański w Austin ze stypendium akademickim na Wydziale Fizyki. Tam zdobywa licencjat, a następnie idzie na Uniwersytet Pensylwanii i w 2009 roku uzyskuje tytuł magistra inżynierii materiałowej. Pokrywa się to z relacjami z jego młodości. Przytoczę fragment książki Król Darknetu – Polowanie na genialnego cyberprzestępcę. Zanim jeszcze umiał powiedzieć mama i tata, Lynn i jej mąż Kirk wyraźnie dostrzegali, że ich syn jest trochę inny. Jako maluch był refleksyjny i rozumiał rzeczy wykraczające poza jego wiek. Nigdy nie powiedzieli mu, nie wybiegaj na ulicę. Po prostu wiedział, że nie powinien, jakby urodził się wyposażony w instrukcję, do której inni nie mieli dostępu. W młodym wieku znał rozwiązania problemów matematycznych, których jego rodzice w ogóle nie pojmowali. I choć jako nastolatek oddawał się zwykłym młodzieńczym zajęciom, uprawiał sport w parku, uczestniczył w maratonach gier planszowych i gapił się na ładne dziewczyny, często wolał czytać o teoriach politycznych, egzystencjalizmie czy mechanice kwantowej. Podobno poza inteligencją był także autentycznie dobrym i pomocnym człowiekiem. To był ten typ człowieka, który potrafił przerwać komuś w pół zdania, żeby pobiec i pomóc przejść staruszce przez ulicę. Mówimy o takim typie człowieka. Mark Zuckerberg rzekomo stworzył pierwowzór Facebooka po tym, jak rzuciła go dziewczyna. Być może i na Rossa Ulbrichta podobne zdarzenie miało taki wpływ, że parę lat później stworzy największy sklep z nielegalnymi rzeczami w internecie? Choć w przypadku Rossa śmiało można powiedzieć, że historia miłosna była trochę bardziej dramatyczna. Po tym jak w trakcie studiów uzbierał pieniądze, aby kupić pierścionek zaręczynowy, a następnie zapytał o rękę swoją wieloletnią miłość, usłyszał, że jego wybranka musi mu coś powiedzieć, a to nie zwiastuje nigdy, że żyli długo i szczęśliwie. Tym czymś była informacja, że wybranka zdradziła go z kilkoma innymi mężczyznami, w tym z jego przyjacielem. Na Uniwersytecie Pensylwanii zaczął czytać książki, interesować się, a także stał się zagorzałym zwolennikiem libertarianizmu. Libertarianizm to zbiór doktryn i filozofii politycznych uznających wolność jednostki za nadrzędną wartość. Czyli na przykład wszystkie narkotyki według osoby wyznającej taką filozofię powinny być legalne, bo każdy ma prawo robić ze swoim ciałem co chce. Oczywiście to ogromny skrót, bo na ten temat powstawały i powstają całe prace naukowe oraz książki, które właśnie w czasie studiów na Uniwersytecie Pensylwania pochłaniał młody Ross Ulbricht. Brał również udział w debatach studenckich oraz należał do libertariańskiego klubu. W czasie studiów poznał też swoją kolejną miłość Julię Wie i ta relacja z przerwami będzie trwała przez całą tę historię. Mimo ponadprzeciętnego intelektu i pracowitości, Ross nie osiąga w życiu takich sukcesów, jakich by oczekiwał. Po zakończeniu studiów w 2009 roku próbował swoich sił w różnych branżach. Chciał wydać grę, która miała być strategią ekonomiczną online, dokładnie grę, w której tworzono by społeczność na morzu z dala od praw znanych z klasycznych państw. Nawiązywało to do jednej z idei libertariańskich, jednak ten pomysł nie wypalił. Kolejnym z zajęć Rossa był sklep internetowy z używanymi książkami Good Wagon Books. Prowadził go wspólnie z kolegą.
Ross miał sam zbudować magazyn, napisać skrypt sklepu, jednak to nie był niesamowicie dochodowy biznes. To, czego nie udało im się sprzedać, oddawali organizacjom charytatywnym i tak na przykład część z asortymentu trafiała do więzień. Nie da się jednak ukryć, że i pisanie gry, czyli programowanie, czy prowadzenie sklepu online, to doświadczenie, które wkrótce okaże się niezbędne do stworzenia projektu życia i projektu, który miał zmienić świat. Jednak jeszcze wtedy brak sukcesu powodował narastającą frustrację młodego, ambitnego mężczyzny. Wstydził się przed starymi znajomymi z Austin, którzy łapali wiatr w żagle, kiedy on odnosił kolejne niepowodzenia. W styczniu 2009 roku powstaje Bitcoin, który dość szybko zaczyna zdobywać popularność. Bitcoin to, wybaczcie za kolokwializm, mokry sen dla ludzi, którzy cenią sobie wolność. Wirtualna waluta, niewydana i niekontrolowana przez żadne państwo. Można nią płacić w sieci, a namierzenie stron transakcji jest trudne, bardzo trudne. Niektórzy twierdzą, że niemożliwe, ale nie jest to prawdą. W każdym razie Ross dowiedział się o nowej walucie w 2010 roku i było to coś, czego brakowało mu do realizacji pomysłu, który od pewnego czasu rodził się w jego głowie, czyli stworzenia internetowego targowiska, sklepu, gdzie ludzie będą mogli kupować i sprzedawać produkty poza kontrolą prawa, a zwłaszcza te, które państwo uznaje za nielegalne. Bitcoin to był brakujący drugi element. Musiał być więc także pierwszy. Jak łatwo się domyślić, nierozsądnym byłoby otworzyć taki sklep w zwykłym, nazwijmy to, internecie. Więc drugim elementem musiała być część internetu zapewniająca anonimowość, a takie możliwości daje sieć Tor. Tor, jak możemy przeczytać na stronie Bezpieczny Internet, to wirtualna sieć komputerowa wykorzystująca trasowanie cebulowe. Nazwa pochodzi od angielskich słów The Onion Router. Tor umożliwia ukrycie aktywności w sieci, ponieważ szyfruje to i przesyła przez wiele różnych serwerów, węzłów, całą komunikację sieciową. Także dostawca usług internetowych w odróżnieniu od standardowego korzystania z internetu nie wie, co użytkownik robi w internecie. Sieć Tor gwarantuje więc najwyższy stopień anonimowości w zakresie dostępu do zasobów internetowych. W 2010 roku Ross Ulbricht pomiędzy życiem z partnerką a pracą w Good Wagon Books rozpoczyna programowanie sklepu internetowego Silk Road. Zadanie nie było proste, bo Ross języków programowania uczył się na bieżąco, a pisał coś, co przecież miało być Amazonem czy eBayem Dark Webu. Z początku wszystko w jego głowie powstało z idei. Ross był libertarianinem, jak wspomniałem, i uważał, że wszystkie narkotyki powinny być legalne. Nie wykluczał zarabiania na takim sklepie, ale miało to drugorzędne znaczenie i u niego naprawdę miało. Ross był bowiem osobą, która nie przywiązywała wagi do rzeczy materialnych. Nawet będąc milionerem, chodził w tych samych dżinsach co kilka lat wcześniej. W miejscach, w których mieszkał, ilość mebli ograniczał do minimum, a cały jego dobytek można było spakować w jedną torbę podróżną. Jeszcze wtedy jednak nie wiedział, jak potężnie potrafi uzależnić władza. Ogromna władza, a wkrótce miał się dowiedzieć. Problem był jeszcze jeden. Skąd weźmie narkotyki, które będzie sprzedawał za pomocą jedwabnego szlaku? Tutaj jeszcze wspomnę, że oczywiście nazwa sklepu, czyli Jedwabny Szlak, nawiązuje do drogi handlowej pomiędzy Chinami a Bliskim Wschodem i Europą. W każdym razie Ulbricht postanowił, że pierwszą partię towaru sam wyhoduje. Wynajął do tego celu za $450 miesięcznie stary, opuszczony budynek, w którym na białych tackach rosły duże ilości grzybów. Bo warto nadmienić, że Ross, jako zagorzały zwolennik wolności, był również sympatykiem używek powszechnie uważanych za lekkie. Wreszcie, z końcem stycznia 2011 roku zostaje uruchomiona platforma Silk Road. Tak jak wspomniałem wcześniej, Ross od początku pracował nad stroną sam, ucząc się programowania na bieżąco. Jednak pewne problemy go przerastały do tego stopnia, że musiał poprosić kogoś o pomoc. Wybór padł na kolegę z koledżu, niejakiego Richarda Batesa. Richard był jedną z dwóch osób obok partnerki Ulbrichta, z którymi Ross podzielił się informacją, nad czym pracuje. Dziś z tego udziału Batesowi pozostały nagłówki w stylu: pracownik eBay przyznaje, że pomógł zbudować jedwabny szlak. Richard będzie pomagał Rossowi przez pewien okres w 2011 roku, już po uruchomieniu strony, i chwilę przed, jeszcze w roku 2010. Samo uruchomienie sklepu w Dark Webie to jeszcze nic. Takie przedsięwzięcie musi mieć klientów, czyli kupujących i sprzedających. Potrzebne było coś, co można nazwać reklamą, tak by przyciągnąć pierwszych użytkowników. Dokładnie 27 stycznia 2011 roku na stronie o nazwie Shramery, stronie, która zawierała informacje o grzybach i była skierowana do fanów tej używki, pojawił się wpis użytkownika Altoid.
PiS informował, że użytkownik Altoid natknął się w Dark Webie na Silk Road i delikatnie zachęcał do odwiedzenia witryny. Altoid to nikt inny jak Ross Ulbricht, który właśnie taką formę marketingu wybrał. 27 stycznia 2011 roku, około godziny 16:20, nie wiedział, jak ten niewinny wpis wszystko w jego życiu zmieni. Założył jeszcze konto na kilku innych stronach pod tym samym nickiem i dodał podobne wpisy, jednak kluczowy dla całej sprawy był ten pierwszy wpis z powodu pewnego szczegółu, do którego później na pewno wrócimy. Biznes rósł, choć oczywiście nie tak dynamicznie jak później. Ross wciąż pracował w Good Wagon Books, a w wolnych chwilach ulepszał stronę i sprzedawał narkotyki. Rano przychodził do firmy, sprawdzał zamówienia na książki, później na grzyby, a na koniec wysyłał jedno i drugie. Z czasem rosła ilość zamówień, jak i sprzedających i kupujących. Na stronie zaczęły pojawiać się trawka, kokaina czy ekstazy. Popularność strony i jej dość dynamiczny rozwój zaczynał Rossowi kolidować z pracą w Good Wagon Books. I wtedy wydarzyło się coś, co spowodowało, że postanowił całkowicie poświęcić się Silk Road. W magazynie Good Wagon Books były regały, które Ross zbudował samodzielnie. Pewnego dnia, kiedy pracował w biurze przy laptopie, usłyszał potężny huk na magazynie. Okazało się, że regały się zawaliły, a układanie wszystkiego i budowanie od nowa zajęłoby ogromną ilość czasu. Dla Ulbrichta to był jasny sygnał, że teraz zajmie się całkowicie jedwabnym szlakiem. W czerwcu 2011 roku Silk Road dostaje niespodziewany, tak się wtedy wydawało, prezent. Pierwszy artykuł w mediach, co okazało się świetną reklamą. Dokładnie 1 czerwca 2011 roku dziennikarz Adrian Chen publikuje dla Gawkera tekst zatytułowany Podziemna strona internetowa, na której można kupić każdy narkotyk, jaki można sobie wyobrazić. W artykule możemy przeczytać choćby: rozmowa z dealerem trawki jest do bani. Podczas kupowania kokainy ktoś może cię zastrzelić. Co by było, gdybyś mógł kupować i sprzedawać narkotyki online, tak jak książki czy żarówki? Teraz możesz. Witamy na Silk Road. Jeden z użytkowników strony w swojej wypowiedzi dla gazety mówił z kolei: czułem się, jakbym był w przyszłości. To już był ten czas, kiedy dziennikarz naliczył, że na stronie można było kupić, uwaga, 343 rodzaje substancji. Z kolei jeden z administratorów strony, który odpowiedział na odzew dziennikarza, pisał w mailu: państwo jest głównym źródłem przemocy, ucisku, kradzieży i wszelkich form przymusu. Przestańcie finansować państwo z podatków i skierujcie swoją produkcyjną energię na czarny rynek. Jak się okazuje, nie był to żaden anonimowy administrator, a Ross Ulbricht, i była to jego jedyna wypowiedź dla prasy w czasie działalności Silk Road. Dla spragnionych sensacji mediów informacja, że praktycznie każdy może w internecie kupić praktycznie każdą nielegalną substancję, to płachta na byka. Więc w ślad za Gawker poszła niezliczona ilość mediów, tworząc niezliczoną ilość treści na temat Silk Road. Takie zainteresowanie oznacza dwie rzeczy. Potężna reklama, więc ruch na stronie zwiększył się ogromnie, oraz zwrócenie uwagi polityków, którzy z szabelką lubią się ogrzać przy medialnych sprawach, pozując na niestrudzonych obrońców cnót wszelakich. Senator Chuck Schumer grzmiał po tym na konferencji prasowej. To istne centrum handlowe z nielegalnymi substancjami. Najzuchwalsza próba handlu narkotykami w internecie, z jaką się dotąd spotkaliśmy. Przebija wszystko, co dotąd widzieliśmy, o całe lata świetlne. Takie zainteresowanie mediów i kolejno rządzących oznaczało, że wkrótce w pościg za twórcą Silk Road ruszą kolejne służby. Jedną z filozofii Rossa było to, że na stronie nie mogą być sprzedawane przedmioty, które krzywdzą innych. Oczywiście rozprawka czy substancje zmieniające świadomość krzywdzą tylko użytkownika, czy również najbliższe jego otoczenie, to zupełnie inny temat. Jednak któregoś dnia na stronie pojawiła się oferta sprzedaży broni. Ross nie widział w tym nic złego, uważał, że posiadanie takiego przedmiotu to konstytucyjne prawo każdego obywatela. Jednak nie potrafił odpowiedzieć na pytanie swojej ówczesnej partnerki, dlaczego w takim razie ktoś chce kupić broń anonimowo. System ocen na stronie. Wydaje się, że to najbardziej rewolucyjna rzecz, jeśli chodzi o obrót nielegalnymi substancjami w dziejach. Kupując środki odurzające na tzw. ulicy, człowiek nigdy praktycznie nie wie, jaki towar do końca otrzyma, nie wie, jaka będzie jego jakość oraz nie wie o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczenia takiej substancji.
Silk Road absolutnie zrewolucjonizował ten problem. Podobnie jak na naszym rodzimym Allegro czy u międzynarodowych gigantów jak eBay czy Amazon, na stronie Ulbrichta działał system ocen. Każdy użytkownik po zakupie mógł zrecenzować sprzedającego, jak i jego produkt. Stwarzało to system, w którym ryzyko, że konsument dokona trefnego zakupu lub zakupu produktu niskiej jakości, znacznie malało. Sprzedający musieli dbać o renomę i wysoką ocenę. Poza tym administratorzy strony byli bezstronnymi sędziami w sporach pomiędzy kupującymi i sprzedającymi. Po raz pierwszy na taką skalę ktoś uporządkował obrót nielegalnych substancji. Ulbricht bardzo chronił informacje o tym, że jest właścicielem i twórcą strony, która pod koniec działalności liczyła ponad 1 000 000 zarejestrowanych użytkowników, a sam założyciel miał zarobić na tym, uwaga, 700 000 bitcoinów, które w maju 2023 roku byłyby warte ponad 78 miliardów złotych. Jest to suma trudna do uwierzenia i rzeczywiście niektóre źródła podają, że było to 600 000 bitcoinów, co jednak wciąż robi gigantyczne wrażenie. Wartość samej platformy wyceniono na 1,2 miliarda dolarów, a Ross w 2022 roku zwrócił rządowi Stanów Zjednoczonych kryptowalutę o wartości blisko 3 miliardów dolarów w ramach długu wobec państwa. W każdym razie o tym, że zarządza takim imperium, wiedziały nieliczne osoby. Kolega, który pomagał mu w programowaniu, o którym wspominałem, i dziewczyna Julia. Ta ostatnia zdradziła sekret ukochanego swojej przyjaciółce, co było powodem rozstania pary. Od tego czasu Ross mógł zarządzać Silk Road z różnych miejsc, także z różnych krajów. Wystarczył tylko dostęp do internetu. Wszystko odbywało się za pomocą laptopa firmy Samsung, a zdjęcie urządzenia dziś dumnie wisi na stronie FBI z informacją, że ten sprzęt należał do cyberprzestępcy Rossa Ulbrichta. Oczywiście przy takim projekcie z czasem musiało pracować więcej osób. Najważniejszą postacią obok Rossa był człowiek posługujący się pseudonimem Variety Jones, który później okaże się Kanadyjczykiem imieniem Clark, 52-latkiem w momencie zatrzymania w 2015 roku. Variety Jones na początku sprzedawał na stronie nasiona marihuany. Z czasem zaczął pisać z Ulbrichtem. Clark okazał się niezwykle cwanym i inteligentnym facetem, który sporo wiedział o stronie i jej założycielu. Mężczyźni zaczęli doskonale się uzupełniać, z czasem zarządzając projektem niejako we dwóch. Choć Variety próbował zaburzyć istniejącą hierarchię i mieć równe prawa do sklepu co Ross, ostatecznie do samego końca pozostał prawą ręką Amerykanina. Ich relacja była nie tylko zawodowa, ale również przyjacielska. Poza dyskutowaniem o każdym aspekcie funkcjonowania jedwabnego szlaku, Ross i Clark dzielili się ze sobą także swoimi przemyśleniami czy emocjami. To on zasugerował Rossowi zmianę pseudonimu na Straszny Pirat Roberts, bo pod takim pseudonimem zapamiętany zostanie właściciel strony Silk Road, Dread Pirate Roberts. Zmiana ta miała sygnalizować, że założyciel strony oddał ją komuś innemu i już nią nie zarządza. Ten myk miał na celu zmylić potencjalne tropy. Variety Jones był również przeciwnikiem heroiny. Uważał, że nie powinni sprzedawać na stronie, bo jak twierdził podczas swoich pobytów w więzieniu, widział, co robi z ludźmi. Mimo wszystko Ross jako fan bezgranicznej wolności, libertarianin, uważał, że nie mają prawa ingerować w to, co ludzie chcą kupować. Niestety cień na tej idei wolności rzuca zlecenie przez Rossa 5 zabójstw. Jak wspominałem wcześniej, Silk Road był pod lupą wielu agencji próbujących ustalić, kto stoi za tą stroną i jak go złapać. Jeden z funkcjonariuszy pod przykrywką działał na stronie, dokładnie pod legendą Eladio Guzmana, meksykańskiego przemytnika. Ów policjant, czyli dokładnie Carl Force, przyjął pseudonim Nob i udało mu się nawiązać kontakt ze strasznym piratem Robertsem. Panowie uzgodnili jakiś interes, który dotyczył kokainy wartej 27 000 dolarów. Ulbricht na pośrednika tej transakcji wyznaczył swojego administratora, Curtisa Greena, ponad 40-letniego otyłego męża i ojca, pokerzystę uzależnionego od heroiny, który na stronie m.in. rozstrzygał spory pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. W styczniu 2013 roku do domu Greena policjant przebrany za kuriera dostarczył towar wart 27 000 dolarów, a następnie po odebraniu przez mężczyznę przesyłki został on aresztowany. Natychmiast oznajmił, że powie wszystko, co wie. Oczywiście żaden z pracowników Silk Road nie znał tożsamości Ulbrichta, za to on znał tożsamość wszystkich swoich pracowników. Jednym z warunków podjęcia pracy dla pirata Robertsa było wysłanie zdjęcia swojego dokumentu tożsamości, więc Straszny znał nie tylko nazwiska i imiona, ale również adresy ludzi, którzy dla niego pracowali.
Właściciel Silk Road szybko dowiedział się o aresztowaniu Greena, ale to nie był jedyny problem. Cały system był stworzony tak, że pracownicy mogli okraść szefa jedwabnego szlaku z bitcoinów. Oczywiście nikt tego nie robił, najpewniej ze strachu, bo przecież nie wiedzieli, że to 20-paroletni fizyk, a nie członek kartelu. Jeden z policjantów, wykorzystując konto Greena, które on oczywiście sam udostępnił śledczym, wyprowadził ze strony równowartość kilkudziesięciu tysięcy dolarów. Oczywiście podejrzenia padły na Greena i ze strony funkcjonariuszy, jak i samego strasznego pirata Robertsa. Ten ostatni postanowił, że znajdzie oprychów, którzy załatwią to po gangstersku. Z początku zamierzał zlecić pobicie nielojalnego współpracownika z nakazem zwrotu środków, potem postanowił jednak, że dla własnej reputacji rozwiązanie musi być ostateczne. W tym celu dogadał się z Nobem, policjantem pod przykrywką, który miał zlecić to zawodowcom, a całość miała kosztować 150 tysięcy dolarów. Później agenci z Greenem upozorowali zdjęcie, na którym administrator wyglądał jak zamordowany i to zostało wysłane Ulbrichtowi w ramach dowodu wykonania zadania. Było to pierwsze zlecenie zabójstwa właściciela jedwabnego szlaku. Oczywiście żadnego zabójstwa ostatecznie nie było, podobnie zresztą jak czterech kolejnych, które miał zlecić Ulbricht. A w tym celu przez stronę nawiązał rzekomo nawet kontakt z Hells Angels, legendarnym gangiem motocyklowym. Jak się okazuje, żadnego ciała ani ofiary nigdy nie znaleziono. Nie powiązano również żadnego zaginięcia z tymi zleceniami, więc poza pierwszą akcją, która była policyjną prowokacją, pozostałe cztery były wyłudzeniami. To już nie była wolność, a próba stworzenia typowej organizacji przestępczej. Ulbricht nie stawiał pieniędzy na pierwszym miejscu. Nawet kiedy zarabiał dziesiątki tysięcy dolarów dziennie, chodził w tych samych starych ciuchach, nie robił wielkich imprez, nie latał prywatnym samolotem, nie mieszkał w willi z basenem, nie otaczał się tabunem modelek. To nie było ważne. Jednak władza, praktycznie boska, gdzie mógł nawet decydować o życiu i śmierci, okazała się zgubna. Jeśli chodzi zaś o policjanta, który ukradł pieniądze, parę lat później stanął przed sądem, podobnie jak agent, który na stronie podawał się za Noba, bo jak się okazało, sprzedawał Ulbrichtowi informacje na temat śledztwa, więc przeszedł na ciemną stronę mocy. Obaj policjanci na swoich procederach, jeden o okradaniu Ulbrichta, drugi sprzedawaniu informacji, zarobili setki tysięcy dolarów. Sam szef jedwabnego szlaku był notorycznie okradany przez choćby hakerów, którzy przypuszczali ataki na stronę, a za zaprzestanie żądali dziesiątek tysięcy dolarów. Jako że strona była nielegalna, dla jej płynnego funkcjonowania rozsądniej było płacić. Jak to się stało, że nieuchwytny wydawałoby się Ulbricht wpadł? Wszak tor jest anonimowy, bitcoin trudny do namierzenia, więc jak? Pewien skrupulatny detektyw podatkowy wpadł na coś, na co żaden inny funkcjonariusz nie wpadł. Kiedy amerykański detektyw podatkowy pada na trop wielkiego przestępcy w USA, od razu na myśl przychodzi Al Capone. W każdym razie FBI zdążyło już nawet zdobyć serwer, na którym założony był jedwabny szlak, był on w Islandii, ale nawet skopiowanie go nie przybliżyło śledczych do rozwiązania. Nie przybliżył również błąd na stronie Silk Road, dzięki któremu udało się zlokalizować jednorazowo Ulbrichta. Okazało się, że zarządzał wtedy stroną w jednej z kawiarni w San Francisco. Gary Alford, bo tak nazywał się detektyw podatkowy, skrupulatnie cofnął się do samych początków, do artykułu Gawkera oraz pierwszych wpisów na forach na temat Silk Road pisanych przez użytkownika Altoid. Wspominałem, że będzie to kluczowe dla całej historii. Przytoczę fragment z książki Król Darknetu. W ciągu kolejnych dni Gary skontaktował się z administratorami tych forów i powołując się na oficjalne uprawnienia, zażądał nazwisk i adresów mailowych powiązanych z kontami Altoida. Konto zarejestrowane na adres frosty@frosty.com, fałszywy i prowadzący donikąd. Gary grzebał jednak dalej i odkrył, że Altoid we wpisie później skasowanym, ale wciąż obecnym w bazie danych forum, podał jeszcze jeden adres mailowy. Jak się okazało, konto należało do właściciela adresu rossulbricht@gmail.com. Wspólnie z agentami FBI dopasował kolejne elementy. Okazało się, że jakiś czas temu przechwycono 9 fałszywych dokumentów tożsamości zamówionych przez Ulbrichta na stronie Silk Road. Dokumenty miały być wysłane do domu, w którym wynajmował pokój. Ów dom znajdował się w San Francisco, w pobliżu kawiarni, w której raz udało się namierzyć strasznego pirata Robertsa.
Co więcej, okazało się, że Ross latał na Dominikę. To państwo na Karaibach, gdzie bardzo łatwo zdobyć obywatelstwo, wystarczy poczynić odpowiednie inwestycje oraz łatwo ukryć swoje pieniądze. Okazało się również, że kiedy Ulbricht rzucał zdjęcia z wyjazdów z przyjaciółmi, straszny pirat Roberts był nieaktywny na Silk Road. Zaczęto śledzić domniemanego jeszcze wtedy szefa jedwabnego szlaku i okazało się, że kiedy Ulbricht siedział przy komputerze, straszny pirat Roberts był zalogowany na stronie, a kiedy Ulbricht robił coś innego, pirat był nieaktywny. Pozostawało zatrzymać Rossa, był tylko jeden warunek. Ale niezwykle istotny, bez którego nie dałoby się go skazać. Rzeczy, które przytoczyłem, to poszlaki, a do skazania potrzebowano twardych dowodów. Rossa Ulbrichta należało zatrzymać przy włączonym, otwartym laptopie, kiedy jest zalogowany na stronie. Gdyby nacisnął jeden przycisk, zanim skutoby mu ręce i odebrano sprzęt, zaszyfrowałby wszystkie dane, a odszyfrowanie ich mogłoby się okazać niemożliwe, jeśli są dobrze zabezpieczone. Oznaczałoby to, że śledczy nie uzyskaliby dostępu do laptopa Ulbrichta najprawdopodobniej nigdy, a właśnie tam były wszystkie niezbędne dowody. FBI z San Francisco chciało zaangażować grupę szturmową, co jest oczywiście nielogiczne. Pomiędzy wyważeniem drzwi, okrzykami a aresztowaniem spokojnie można zaszyfrować komputer jednym kliknięciem. Aresztowanie musiało być z zaskoczenia. 1 października 2013 roku o godzinie 15:16 dwójka funkcjonariuszy, udając kłótnię kochanków w bibliotece, na kilka sekund odwraca uwagę Ulbrichta. W tym czasie jedna z agentek zabrała ze stolika, przy którym pracował, laptop firmy Samsung. Oczywiście funkcjonariusze wcześniej ustalili, że Ulbricht jest zalogowany na Silk Road. Oczywiście Ulbricht próbował rzucić się za sprzętem, jednak został natychmiast obezwładniony. To był koniec króla Darknetu. Śledczy mieli dostęp do wszystkiego, co związane ze stroną, jak i mieli samego założyciela Silk Road. Przez kolejne godziny wykonywano zdjęcia laptopa, robiono kopie zapasowe danych, kopie zapasowe kopii zapasowych i uzyskano więcej niż oczekiwano, bo zdobyto nawet dostęp do wszystkich czatów od początku prowadzenia jedwabnego szlaku. Na procesie obrońca Ulbrichta przekonywał, że Ross i straszny pirat to dwie różne osoby. Myślę, że mogła nie być to najrozsądniejsza linia obrony. Prawnik próbował przekonać ławników, że wszystkie dowody znalezione w laptopie firmy Samsung zostały podrzucone Ulbrichtowi przez sprytnego pirata. Choć nie zaprzeczał, że to Ross stworzył jedwabny szlak, jednak mimo wszystko według obrońcy miał go przekazać strasznemu piratowi i to była właśnie ta główna linia obrony. Rossowi postawiono 7 zarzutów. Pierwszy, handel narkotykami, od 10 lat do dożywocia. 2, dystrybucja narkotyków za pośrednictwem internetu, od 10 lat do dożywocia. 3, porozumienie przestępcze w zakresie handlu narkotykami, od 10 lat do dożywocia. 4, zarzut stałego kierowania grupą przestępczą na podstawie tzw. ustawy o baronach zarezerwowanej dla wielkich bossów organizacji przestępczych, od 20 lat więzienia do dożywocia, a jeśli udałoby się udowodnić, że dany baron kogoś zamordował, w grę wchodziła kara śmierci. 5, 6 i 7, hakerstwo, pranie brudnych pieniędzy, handel fałszywymi dowodami tożsamości i dokumentami. Za te zarzuty kara do 40 lat pozbawienia wolności. Nie udało się go oskarżyć o zlecenie zabójstw, bo po prostu nie było ofiar. Wyrok, który zapadł w tej sprawie, był, jest zatrważający i do dziś budzi kontrowersje. Sędzia Catherine Forrest odczytała swoją decyzję. Dożywocie za punkty 2 i 4 i 40 lat za pozostałe przestępstwa, bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Wkrótce zatrzymano również pozostałe osoby pracujące na stronie. W tym także przyjaciela i mentora Ulbrichta, Variata Jones. Aresztowano i skazano również dwóch policjantów, którzy okradali Ulbrichta i sprzedawali informacje, o czym wspominałem. Strona Silk Road przestała działać wkrótce po aresztowaniu, a na odwiedzających czekała plansza z logami kolejnych agencji rządowych. Czy aresztowanie Ulbrichta coś zmieniło w kwestii obrotu nielegalnymi środkami w internecie? Absolutnie nie. Silk Road było początkiem i rozpoczęło falę, której oczywiście nie dało się zatrzymać i pewnie nigdy się nie da, bo walka z narkobiznesem jest na dobrą sprawę pozbawiona sensu. Kiedy służby zamykają jednego handlarza, kolejnego dnia na jego miejscu jest już dwóch kolejnych. To się nigdy nie skończy ani na ulicy, ani w internecie.
Ross Ulbricht mógłby jeszcze długo cieszyć się wolnością. Jakie więc błędy popełnił? Oczywiście użycie Gmaila z własnym imieniem i nazwiskiem to kompletne faux pas. Jednak było ich więcej. Choćby zarządzanie międzynarodową stroną w kraju, w którym go ścigają, a przecież mógł to zrobić z dowolnego miejsca na ziemi, gdzie nie ma ekstradycji do USA. To, co stworzył Ross Ulbricht, było przełomowe i zmienił tę część internetu, do której większość ludzi nie zagląda, ale zmienił ją na zawsze. Ross Ulbricht i jego bliscy walczą o ułaskawienie. W 2021 Ross sprzedał NFT warte ponad 6 milionów dolarów, a środki te zostaną wykorzystane na walkę o ułaskawienie oraz przekazane rodzinom skazanych w ramach wsparcia. Wspomnę jeszcze o jednej symbolicznej ciekawostce. Ross Ulbricht podzielił dysk na partycje. Jedna partycja była zarezerwowana dla Rossa prywatnie, druga dla strasznego pirata Robertsa. O ile śledczy uzyskali dostęp do treści strasznego pirata, tak nigdy nie dostali się do części przeznaczonej dla Rossa. Co więcej, nawet gdyby zaszyfrował dane pirata, to wciąż były słabiej zabezpieczone niż partycja Rossa. Dajcie znać, co wy sądzicie. Czy wyrok dożywocia plus 40 lat był słuszny, czy może zbyt surowy? To wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym materiale.